Witam Was bardzo serdecznie w najprawdopodobniej ostatnim odcinku na moim kanale. Zadecydowałem tak, że skończę kanał, skończę odcinki, nie będę nic wstawiał. Ze względu na to, że te odcinki, które teraz wstawiałem, to patrzę, że zero zainteresowań. Nawet jakbym chyba wstawił coś innego, nawet CS-a, no to myślę, że też nie byłoby takiej oglądalności. W ogóle nikomu się nie podoba, wszyscy dają łapki w dół, zero komentarzy, zero lajków w górę, praktycznie zero zaangażowania. No więc zrobiłem też live'a, na który przyszło zero osób, więc no kończę, bo widać, że dla niektórych osób to po prostu były tortury ze mną i nie dało się mnie oglądać. Nawet jak jakość była najlepsza, to nie dało się, więc tak zadecydowałem. To trudno, ale tak zadecydowałem, bo po prostu też mnie to przytłacza, że nie mam żadnej mobilizacji, żeby nagrywać te odcinki, jakoś je przesyłać oczywiście, bo to też trochę zajmuje. No i tak jak jest tutaj napisane, każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, bo mam zamiar taki kanał stworzyć. Nie jestem pewien, o czym będzie jeszcze i tak dalej, ale mam w planach taki kanał. Nie wiem, czy coś o nim powiem jeszcze na tym kanale, ale na pewno się pojawi mój nowy kanał. Nie jest jeszcze to pewne, kiedy i o co będzie w nim chodziło, ale się zastanawiam, bo to będzie może nowy początek czegoś innego, ale te gry, które już nagrałem, będą na tym kanale, playlisty, które są, też będą, ale już nic nie będzie się pojawiać. Kto nie oglądał tych odcinków, które były, no to zapraszam, może ktoś oglądać, bo ten kanał nie usuwam tego kanału, tylko po prostu będzie, ale nic nie będzie wpadało. Będzie, ale nie będzie, po prostu no, tak dokładnie. I bardzo dziękuję tym, którzy oglądali od samego początku do samego końca każdy odcinek. Zostawiali łapkę w górę, jakiś komentarz fajny, wszystko tak bardzo pozytywnie. To bardzo Wam dziękuję i myślę, że więcej takich ludzi by się przydało. A dla hejterów, którzy mnie ciągle dislajki, jakieś komentarze, że głupi jesteś albo coś innego, albo po prostu ciągle hejtowali, no to macie już problem z głowy, mnie już nie będzie, bo znikam na pewno z tego kanału, więc ten zostaje kanał, ale albo przejdę na jakiś inny i wtedy zacznę wszystko od początku, albo po prostu już zostawię YouTube'a i po prostu sam będę sobie tam żył. Więc jeszcze się zastanowię. Facebook, który jest i tam moja grupa właśnie na Facebooku. Coś się z nią zrobi, jeszcze nie wiem dokładnie. Myślę, że usunę ją i stworzę nową, gdzie właśnie na następnym kanale będą tam osoby, które będą chciały dołączyć. Myślę, że tak zrobię, a ten, co będzie na Facebooku, ta strona, kanał Snajper Ty, no to mój Facebook z tamtej strony, tamten ogólnie tamta strona zniknie. Usunę ją. Niestety tak bywa. No i chyba to tyle, no, z informacji, jakie mam. Już się nie zobaczymy. Jedynie na tym nowym kanale, jeżeli ktoś będzie miał ochotę i będzie chciał mnie dłużej oglądać, no to oczywiście gdzieś dam znak. Nawet może jeszcze na tym kanale gdzieś napiszę jakiś link do mojego następnego kanału, ale zobaczymy jeszcze. Nic nie jest pewne, że będę miał kanał. Może zrobię jakąś sobie dłuższą przerwę, na przykład z 2 miesiące i dopiero zacznę nagrywać. Nie wiem, bo jak mam, specjalnie kupiłem właśnie na ten kanał Akcjona, który kosztował, no się przyznaję, 100 zł, więc trochę zainwestowałem. A patrzę, że jakoś 1080 Wam się nie podoba, no to nie chcę zmarnować tych 100 zł i sobie dalej ponagrać jakieś fajne gierki, jakieś inne, jakieś może montowane, ale to
Nie wiem. Ja bym chciał bardziej nagrać takie gry, takie jak na live'ach po prostu, że leci, nic nie montuje, po prostu zwykły odcinek z jakiejś gierki jeszcze. Zobaczymy. Bo mam tego Axiona. Chciałem kupić kamerkę na 100 subskrypcji, na jakieś live'y. Kupić kamerkę po prostu. Też trochę to kosztuje. Chciałem kupić na ten kanał, a na następny. Myślę, że sobie już kupię i będziecie mnie wszyscy widzieć, jak wyglądam i tak dalej. Wszyscy wiedzą, ale myślę, że na następny kanał dam kamerkę. No i myślę, że na następnym kanale będzie ktoś chciał ze mną nagrać, bo jakie nagrywałem na tym kanale gry i tak dalej, to chciałem do kogoś, pisałem do różnych tam youtuberów, mniejszych, większych, pisałem, czy ze mną nagrają, nikt nie był chętny, więc może zobaczę, z kimś ponagrywam, bardziej się wtedy postaram i po prostu większe zaangażowanie będzie w tamten kanał, bo w ten to już nie ma co, bo nie ma, no. Też po prostu jestem tą sytuacją zadziwiony, że tak nie lubiliście mojego kanału większość osób, więc nie mam co już chyba mówić, bo aż 6 minut i 30 sekund trwa, nikt pewnie nie oglądnie tego całego. Ale no, to tyle. Myślę, że jeszcze się zobaczymy z tymi, którzy chcą mnie oglądać, bo na pewno im dam jakiś link do mojego kolejnego kanału, jak oczywiście będzie, bo to nie jest pewne, jeszcze raz mówię. A tych, których nie zobaczę, no to na razie. Dziękuję, że mogłem z wami być. Prawie rok byłem na YouTubach z przerwami, ale byłem. Były lepsze, gorsze momenty, ale odejdę w takim szczęśliwym nastroju, może nie jest tak źle, bo mówię, że jeszcze każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Może ta nowość da mi jakąś energię, jakąś dynamikę w nagrywaniu też, no to zobaczymy. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale ja się z wami żegnam. Widzimy się, myślę, na nowym kanale, bo się postaram. Myślę, że będzie ten nowy kanał, ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest pewne. Na razie znikam. Dzięki za oglądanie mojego kanału. Na razie i cześć, hej!